Kręcimy Inowrocław. Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob. No i dzisiaj pytałem się inowrocławian, jak na przestrzeni lat w ich oczach zmieniło się nasze miasto. Jak odpowiadali? Oglądajcie koniecznie i zobaczcie sami. Więc jak się zmienił Inowrocław na przestrzeni lat według pana? No trochę się zmienił. A co się zmieniło? Tak rzucające się w oczy? Więcej sklepów. Moim zdaniem w sumie to na lepsze. Na pewno mamy lepsze drogi. Na pewno no, troszkę inwestycji jednak było w Wrocławiu, aczkolwiek no niestety większość raczej idzie i tak w Solanki. Więc jak się zmienił Inowrocław pani zdaniem? No, można powiedzieć, że centrum miasta gorzej wygląda niż wyglądało. A dlaczego? No, poopuszczane sklepy, pustki takie. Kiedyś tętniło życiem, teraz nie ma tego. Myślę, że Inowrocław przez przestrzeni lat zmienił się na lepsze. Wizualnie widzimy to miasto w dużo lepszym stanie. Zmieniła się infrastruktura, obiekty rozrywkowe. No i widać dużą poprawę, myślę. Jak się zmieniał Inowrocław na przestrzeni lat, pani zdaniem? Super. A co się zmieniło? Tak na lepsze? Jak te Solanki wyglądają? Jeszcze? Nie wiem. No powiem tak, no niestety chyba negatywnie względem na to, że brakuje zakładów pracy. To chyba na tym na wszystko wygląda. Jeżeli były zakłady pracy, to Inowrocław by się rozwijał. A dlaczego akurat to według pana jest takie najbardziej dokuczające naszemu miastu? No bo się Inowrocław wyludnia, jakby nie patrzeć. A jak według was zmienił się Inowrocław na przestrzeni lat? Piszcie koniecznie w komentarzach, a my na pewno je poczytamy. Siema i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.